faktom przyjrzeli się goście, którzy dzisiaj znaleźli się w kawiarni Agere Contra i z którymi będę rozmawiała na ten temat. Dodam jeszcze, że patronami medialnymi dzisiejszego spotkania są Gazeta Do Rzeczy, Radio Warszawa oraz telewizja EWTN. Nazywam się Marzena Juraczko, a moimi gośćmi są pan Janusz Rosikoń oraz pan Grzegorz Górny. Wyjątkowość tego spotkania polega też na tym, że moimi rozmówcami są panowie, którzy tworzą duet dziennikarsko-fotograficzny. Nie wiem, czy tak mogę powiedzieć. W tym duecie powstało wiele książek, których czytelnicy są zarówno w Polsce, jak i za granicą, ponieważ książki ukazują się również w wielu krajach świata. Najnowsza to jest Maryja Biografia i tej książce przyjrzymy się dzisiaj z bliska. Rozmowie będzie towarzyszyć pokaz slajdów, który będzie też takim przedsmakiem tego, co państwo czytelnicy będziecie mogli znaleźć w książce. Jak każdy z nas, także Maryja, ma swój początek, swoją rodzinę, swój dom rodzinny, swoich rodziców. Rodzicami Maryi była święta Anna i święty Joachim. Proszę opowiedzieć, co wiadomo więcej na temat miejsca, gdzie przyszła na świat Maryja, jej rodziców. Poproszę pana Janusza Rosikonia. Proszę państwa, jesteśmy w kaplicy Skrowenich w Padwie, gdzie Giotto w 1303 roku rozpoczął malowanie przepięknej kaplicy Skrowenich, świeżo wybudowanej. I tu zaczyna się ta historia, bo święty Joachim spotyka świętą Annę w Złotej Bramie. On spędził właśnie 40 dni na pustyni, modląc się o potomstwo. Święta Anna przez te dni również modliła się w domu, prosząc o potomstwo. Giotto umieścił tą scenę w Jerozolimie, natomiast tak naprawdę nie wiemy, gdzie na pewno urodziła się Maryja. Mogło to być Seforis, Nazaret, Jerozolima, ale najprawdopodobniej to wszystko działo się w Jerozolimie. Tu mamy akurat ruiny niezwykłego miasta Seforis, z którego najprawdopodobniej pochodziła święta Anna. Piękne miasto, które stało się niezwykle ważne po zburzeniu Jerozolimy. Wcześniej było stolicą Galilei, ale po zburzeniu Jerozolimy bardzo dużo Żydów przeniosło się właśnie do Seforis i tu powstał prężny, duży ośrodek. Miasto typowo rzymskie, aczkolwiek jak widać z pięknymi elementami greckimi. Jak to się stało, że Joachim postanowił pójść pościć 40 dni na pustyni, pamiętając, że Pan Bóg wynagrodził Abrahamowi, obiecał mu potomka i tak się stało. Kiedy był w świątyni, był jego dyżur, arcykapłan Ruben wyrzucił go ze świątyni, mówił: jak ty śmiesz być tutaj w tym miejscu, kiedy nie masz jeszcze potomka. I ten fakt właśnie spowodował, że Joachim postanowił, wziął namiot, takie jakie wtedy były, i poszedł na 40 dni na
pustynię. Według najprawdopodobieństwa właśnie poszedł nad potok Kosiba. Przepiękne miejsce. Przyznam się, że kiedy tam dojechaliśmy z Grzegorzem, no dla mnie to była pewna uczta fotograficzna, robienie zdjęć w tym miejscu. Przepięknie przyklejone są do tego i to już od IV wieku klasztory, bo trudno mówić o jednym, gdzie mieszkają prawosławni mnisi. A tu z kolei jest właśnie święta Anna, którą z kolei służąca wyśmiewa. No, jesteś już stara i nie masz dziecka. I co się dzieje w czasie, kiedy święty Joachim jest na pustyni? Anioł mu mówi, twoje prośby zostały wysłuchane, doczekasz się potomka. I to samo mówi świętej Annie. I po tym spotkaniu w Złotej Bramie, jak dowiadujemy się z protoewangelii, po 7 miesiącach urodziła dziewczynka, której nadano imię Miriam. Miriam ma sporo znaczeń, ale ostatnio właśnie ktoś mi zwrócił uwagę, że również w starosłowiańskim to znaczy jakby jestem pokojem. Więc tych znaczeń w kilku językach jest sporo. Tu widzimy kościół świętej Anny, który jest w Jerozolimie, niedaleko ruin sadzawki owczej. Ma niezwykłe podziemia. Kościół jest katolicki, natomiast podziemia należą do kościoła ortodoksyjnego i nie ma z tymże kościołem bezpośredniego połączenia. Natomiast głęboko pod ziemią jest grota, w której najprawdopodobniej urodziła się Matka Boża. Czyli jak to już wiemy, taki kolejny trop miejsca, gdzie urodziła się Matka Boża. Tak, spędziliśmy tam, byliśmy z Grzegorzem tam co najmniej 2 razy. Spędziliśmy tam sporo czasu. No, bycie w miejscu, które według bardzo dużego prawdopodobieństwa jest miejscem narodzenia Matki Bożej, no dosyć niezwykłe. I wiadomo, że w tym pomieszczeniu święta Anna musiała spędzić 80 dni, bo to był czas wymagany, by się oczyściła. Akurat te kościoły, jak mówiłem, no nie są połączone ze sobą, są bardzo blisko i myślę, że nie jeden z Państwa w tych miejscach był. Tu zresztą w tejże grocie spotkaliśmy grupę muzułmanek, które też no, przyszły z jakimiś prośbami, bo pielgrzymi przychodzą tutaj i jest to niezwykłe miejsce modlitwy. A przed tym obrazem spędziliśmy dosyć dużo czasu. W Wenecji zamówiono u Tycjana obraz, który, tu są takie wycięcia, one wynikają z tego, że tam są drzwi. I proszę zwrócić uwagę, to jest ofiarowanie Maryi w świątyni. Kiedy Maryja miała 3 lata, rodzice zaprowadzili ją do świątyni. Tak zresztą jak święta Anna obiecała, że czy to będzie chłopiec, czy dziewczynka, ofiarują to dziecko Panu Bogu. I jak mówi tradycja,
Matka Boża spędziła w tej świątyni kilka lat, kiedy miała lat 12, przestawała już być dziewczynką i... Nadchodził czas za mąż pójścia. Tak, i wtedy opuściła świątynię. Tkała tam, proszę zwrócić uwagę na ten niezwykły gest podnoszenia sukienki. Przyznam się, że z dużą przyjemnością śledziłem szczegóły tego obrazu, by móc pokazać jego piękno i piękno tej opowiadanej historii. Kolejny etap to właśnie, kiedy pojawia się Józef w życiu Maryi. Jak to było? Może tutaj jakieś kolejne tropy się pojawiły, które panowie, które udało się panom odkryć? O zaślubinach z Józefem mówi nam Ewangelia, ale jeszcze tak jakby tytułem pewnego uzupełnienia do tego, co mówił Janusz Rosikoń, chciałbym jakby wyjaśnić Państwu, na czym opiera się ta historia Maryi, począwszy od Joachima i Anny, a zakończywszy na ofiarowaniu w świątyni, ponieważ zostało bardzo mało źródeł pisanych z tamtych czasów. I na podstawie samej tylko Biblii nie sposób by było zrekonstruować biografii Matki Bożej, dlatego że jej imię pojawia się w Nowym Testamencie zaledwie 19 razy. W związku z tym musimy się posiłkować innymi źródłami. I wiadomo, tutaj nie ma takich stuprocentowych pewników. Dlatego jeżeli Janusz wymieniał kilka prawdopodobnych miejsc narodzin Maryi, to wynika z tego, że historycy tak na 100% nie są w stanie tego powiedzieć. Natomiast tradycja przemawia za tym, że była to Jerozolima. I na czym opieramy tą wiedzę na temat wczesnych lat życia Matki Bożej? Tu musimy sięgnąć po pisma starochrześcijańskie i na zachodzie to były głównie pisma świętego Hieronima, który mieszkał przez dłuższy czas w Betlejem, tam zresztą tłumaczył Biblię na łacinę. Tak powstała Wulgata, która była przez kilkanaście lat obowiązującym tekstem łacińskim Biblii w Kościele Zachodnim. A w Kościele Wschodnim taką rolę odgrywała tak zwana protoewangelia Jakuba. Był to apokryf, który powstał w połowie II wieku, najprawdopodobniej w kręgu rodziny świętego Józefa. I oczywiście apokryfy nie wchodzą w skład ksiąg kanonicznych, biblijnych, więc nie można je traktować jako źródła objawienia, jako ksiąg natchnionych, natomiast można niektóre z nich traktować jako źródło pewnych informacji. I tak było od pierwszych wieków z protoewangelią Jakuba, która cieszyła się dużym autorytetem w Kościele pierwszych wieków. I dość powiedzieć, że to, że mamy w kalendarzu naszym katolickim dzisiaj wspomnienie Joachima i Anny, czy też mamy święto ofiarowania Matki Bożej w świątyni jerozolimskiej, to zawdzięczamy tylko i wyłącznie protoewangelii Jakuba, bo tylko stamtąd czerpiemy te informacje. I właśnie ta protoewangelia Jakuba leżała u źródeł między innymi tego cyklu fresków Giotta w kaplicy Skrowenich w Padwie. Ale skoro pani pytała już o te dalsze lata, o zaślubiny z Józefem, to rzeczywiście, kiedy Matka Boża opuściła świątynię jerozolimską, a stało się to w momencie, kiedy stała się kobietą, czyli kobiety, które miesiączkowały, były rytualnie nieczyste, więc w momencie, kiedy Maryja miała swój pierwszy okres, wtedy musiała opuścić świątynię jerozolimską i kilka lat później została wydana za mąż za świętego Józefa, który, jak podaje tradycja, był, i tutaj grecki przekład używa słowa hetekton. Myśmy przyzwyczaili się go widzieć jako cieśle, ale to słowo oznacza też budowniczego. I istnieje takie duże domniemanie, że mógł on uczestniczyć w budowie miasta Seforis, które w tym czasie przeżywało taki boom budowlany, a leżało bardzo blisko Nazaretu. Na temat tych zaślubin wiemy niewiele. Prawdopodobnie miały
miały one taki sam przebieg jak wszystkie zaślubiny żydowskie w tamtym czasie, natomiast na pewno składały się z dwóch etapów. Pierwszy to były zaręczyny, a dopiero drugie to było wesele właściwe. Co ciekawe, w Perugii we Włoszech przechowywana jest relikwia, która... Niezwykła relikwia. Która tak jest czczona jako pierścień zaślubinowy Matki Bożej. Oczywiście co do tego nie ma pewności naukowej, natomiast badania wskazują, że ten pierścień pochodzi z czasów i miejsca, w których żyła Maryja. To jakby twierdzą naukowcy, natomiast oczywiście nie ma pewniku, czy ten przedmiot należał do niej. No, tu zbliżamy się do kolejnego niezwykłego miejsca, kluczowego w historii Maryi i całego świata, zbawienia całego świata. Tak, tutaj Państwo na slajdzie widzicie grotę zwiastowania z Bazyliki w Nazarecie. W ówczesnych czasach budowle miały taki kształt, że składały się z dwóch części. Przynajmniej w Nazarecie, ale też w Betlejem, w innych miastach, że jedna część była wykuta w skalę, a druga część stanowiła pewną taką dobudówkę, która składała się z trzech ścian. I oprócz tej groty zwiastowania, którą znamy z Nazaretu, w kościele czczony jest tak zwany domek Maryi, który znajduje się w Loreto we Włoszech i naukowcy, którzy przebadali ten budynek, a z takimi się też spotkaliśmy, nie mają wątpliwości, że on dokładnie swoimi rozmiarami i kształtem pasuje do groty w Nazarecie. Że został on właśnie stamtąd przeniesiony i tutaj widzimy, na poprzednim slajdzie widzieliśmy tą tylnią część domu, natomiast tutaj mamy drugą część i tam, gdzie dzisiaj znajduje się ołtarz w domku Maryi w Loreto, tam znajdowało się właśnie wejście do tej skalnej części tego domu. Naukowcy, którzy badali go, odkryli, że te kamienie, których użyto do budowy tego domu, miały takie charakterystyczne nacięcia w kształcie jodełki i był to taki znak rozpoznawczy budowniczych nabatejskich, którzy uchodzili za takich właściwie najbardziej wziętych budowniczych w Ziemi Świętej w czasach Jezusa i oni pozostawiali po sobie taki znak rozpoznawczy w postaci takiej jodełki na cegłach i to jest forma, która w ogóle nigdzie nie występuje na Półwyspie Apenińskim, natomiast była spotykana w Ziemi Świętej na początku naszej ery. Poza tym, co ciekawe, według legendy ten domek mieli przenieść z Ziemi Świętej do Włoch aniołowie i to się zgadza, proszę Państwa, rzeczywiście aniołowie przenieśli, dlatego że chodziło o przedstawicieli rodu Anielich, czyli po polsku aniołów. I kiedy ten domek został zdemontowany pod koniec panowania krzyżowców w Ziemi Świętej, kiedy już było wiadomo, że muzułmanie opanują to terytorium, to ten domek został rozebrany, przeniesiony do Włoch i złożony na nowo, ale żeby zorientować, jak on pierwotnie wyglądał, to musiano każdą cegłę ponumerować. I właśnie znaleziono takie numery. Tutaj widzimy takie zdjęcie w prawym górnym rogu takiego numeru, dzięki którym udało się dokładnie ten domek zrekonstruować w takiej formie, w jakiej był w Nazarecie. Sprawdźmy jeszcze, kim jest naukowiec, z którym rozmawia pan.
na zdjęciu. Bardzo ważna, ciekawa osoba. Tak, to jest włoski archeolog, a zarazem inżynier budownictwa Nanni Morelli, którego odwiedziliśmy w Porto San Giorgio. To jest taka mała miejscowość położona niedaleko Loreto, który jest autorem takiej najbardziej obszernej, najlepiej udokumentowanej monografii na temat domków Loreto. On na przykład udowodnił, że ten dom ma wiele takich cech, które są niespotykane w budownictwie Półwyspu Apenińskiego, zwłaszcza w tym rejonie Marche, gdzie znajduje się Loreto. Natomiast one są charakterystyczne i bardzo typowe dla budownictwa w Ziemi Świętej. Chodzi o ułożenie względem słońca, o układ drzwi, okien, o brak fundamentu, ponieważ w Nazarecie on się znajdował na skalę, natomiast we Włoszech tak nie budowano domów na zwykłej glebie. I właściwie jego praca jest taką najbardziej udokumentowaną, dotyczącą prawdziwości tego domu. Z Loreto, dodajmy. Tak, z Loreto. Dokładnie tak. I potem mamy następny etap życia Maryi, tym razem opisany w Ewangelii świętego Łukasza. Chodzi o podróż do świętej Elżbiety, która według tradycji mieszkała w Ein Karem. Kiedyś to była oddzielna miejscowość, dzisiaj ona stanowi część Jerozolimy. Być może część z Państwa była w Muzeum Yad Vashem w Jerozolimie. Tam jest taki pomnik takiego wagonu, którym wywożono Żydów do obozów koncentracyjnych i ten wagon znajduje się na końcu takiego toru kolejowego, który wisi nad przepaścią. Jak Państwo staniecie nad tą przepaścią i spojrzycie w dół, to na dole znajduje się właśnie Ein Karem. I tam też byliśmy wspólnie z Januszem. I ta opowieść o nawiedzeniu świętej Elżbiety jest taką niezwykłą opowieścią, bo w niej de facto występują cztery osoby, chociaż dwie są widzialne. To w rzeczywistości mamy do czynienia z czterema osobami i często w ikonografii chrześcijańskiej takie wyobrażenie się pojawia. Tutaj właśnie widzicie Państwo taki szczególny obraz, bo na tym malowidle Jan Chrzciciel w łonie Elżbiety klęczy, a od Jezusa bije blask. I Jan Paweł II w encyklice Evangelium Vitae pisał, że właśnie od tego momentu zaczęło się mesjańskie posłannictwo Jezusa, że właśnie wtedy, kiedy pod wpływem tego spotkania dzieciątko się poruszyło w łonie, to właśnie wtedy jest ten początek mesjańskiej misji Chrystusa, jak pisze Jan Paweł II. I przechodzimy do kolejnego elementu. Chodzi o podróż do Betlejem, kiedy... Z Nazaretu do Betlejem, tak. Rodzina święta. Święta rodzina się udawała. I tutaj chciałbym Państwa uwagę zwrócić na dosyć rzadko odwiedzany obiekt na terenie Ziemi Świętej. Miejsce zwane Katizma. Mianowicie według protoewangelii Jakuba święta rodzina miała się zatrzymać po raz ostatni przed przybyciem do Betlejem w odległości jakichś 4 kilometrów od tego miejsca. To było ostatnie miejsce postoju. Maryja tam miała usiąść na kamieniu. I później tradycja w IV wieku zidentyfikowała właśnie ten kamień, że to było miejsce tego postoju i tam został wybudowany olbrzymi kościół, po którym zostały tylko dzisiaj ruiny fundamentów, które zostały, co ciekawe, odkryte całkiem niedawno, bo w roku 1992. I archeolodzy uważają, że ten oktagonalny kształt tego kościoła, zwanego katizma, posłużył później jako wzór muzułmanom do wybudowania słynnego meczetu na skalę na wzgórzu świątynnym.
Także jeżeli Państwo będziecie kiedyś w Ziemi Świętej, to zachęcam też do odwiedzenia tego miejsca, które jest rzeczywiście mało znane i rzadko uczęszczane. No tak niedawno rzeczywiście odkryte, to było zaskakujące, że zaledwie 30 lat temu. No i w ten sposób już dotarliśmy do Betlejem, miejsca narodzenia Jezusa Chrystusa. Proszę opowiedzieć o tym miejscu. Dotarliśmy do groty betlejemskiej. Tak, niezwykłe miejsce. Ta gwiazda co prawda pochodzi z XVIII wieku, ale tradycja jest bardzo stara, bo kiedy Rzymianie zburzyli Betlejem, tam posadzili Gaj Adonisa i był to ślad, że właśnie w tym miejscu, to miejsce było bardzo czczone przez judeo-chrześcijan. I kiedy w IV wieku święta Helena przybyła do Betlejem, to postanowiła wybudować w tym miejscu bazylikę, bo było wiadome, że to jest dokładnie miejsce, to jest dokładnie grota, w której Matka Boża narodziła Jezusa. Bazylika była przebudowywana, ale uniknęła zburzenia, jak mówi, no, w tej chwili przekaz historyczny, możemy powiedzieć, bo nie jest to pewne, kiedy Persowie chcieli zburzyć tą bazylikę, a zobaczyli mozaikę, na której mędrcy ubrani w stroje perskie oddają cześć Dzieciątku i Maryi, zostawili to miejsce w spokoju, postanowili go nie burzyć. I w ten sposób do naszych czasów, mimo pewnych sporów pomiędzy Kościołem katolickim a ortodoksyjnym, dotrwała bazylika do naszych czasów. Mamy dokładny układ godzin, kiedy tym miejscem zajmują się ortodoksi, kiedy katolicy. Ale od już dawna jest to miejsce, w którym nie dochodzi do sporów na tym tle. Też możemy odesłać naszych słuchaczy do jednej z publikacji panów właśnie o tym miejscu, właśnie o tym, jak to doszło do tego, że Jezus Chrystus się narodził. No tak, też piszemy o tym w Świadkach Tajemnicy. Tu jest pokazana ta niezwykła budowla. Proszę zwrócić uwagę na to bardzo niskie wejście do kościoła, zbudowane tak niskie, po to, żeby nikomu nie przychodziło do głowy wjechać tam konno, co zdarzało się rycerzom, wjeżdżali do różnych kościołów konno, więc tam tak nisko zbudowano wejście, że nie ma mowy, żeby móc tam wjechać konno, wręcz trzeba się pochylić. I właśnie na piętro niżej jest ta grota, w której narodził się Pan Jezus. Tutaj po lewej stronie widzimy Santa Culla, czyli relikwie żłóbka, które święta Helena przywiozła z Betlejem do Rzymu. W tej chwili można je oglądać w Bazylice Santa Maria Maggiore, aczkolwiek właśnie w ubiegłym roku papież Franciszek przekazał drobną część desek, które zresztą według badań naukowców są zrobione około 2000 lat temu, więc to wszystko tutaj się zgadza, przekazał z powrotem do kościoła w Betlejem i mają tą relikwię w Franciszkanie.
Co było dla mnie takie zdumiewające, kiedy odwiedzaliśmy Ziemię Świętą. Tu po lewej stronie widzą Państwo olbrzymie groty, które mają no, ponad 2000 lat zdecydowanie. I w tych grotach hodowano gołębie. Tutaj widać otwory zrobione w miękkim dosyć tufie, z którego zbudowana jest ta część Ziemi Świętej. I w takich grot jest dosyć sporo. W tej chwili one służą tylko turystom, ale kiedyś hodowano w nich tysiące gołębi. Stąd uświadomiłem sobie, że to, co wiemy z Ewangelii, że Święta Rodzina ofiarowała parę synogarlic, to nie tak, że oni gdzieś to złapali. Po prostu był rodzaj, no nie przemysłu oczywiście, ale wielkiej hodowli właśnie gołębi na ofiary. Warto to miejsce odwiedzić. To jest około 50 kilometrów od Jerozolimy. No, wiemy, tu miałem przyjemność fotografować w Chartres niezwykłą opowieść o życiu świętej rodziny. 8 dnia w asyście 10 świadków Pan Jezus został obrzezany. Widzimy taki smutek jakby Maryi. A potem właśnie jest po 40 dniach jest ofiarowanie w świątyni. I widać wyraźnie, że ofiarują parę synogarlic. Natomiast wracając jeszcze do Betlejem, niedaleko Bazyliki Narodzenia jest przepiękna grota mleczna, jak mówi przekaz, kiedy Święta Rodzina wyjeżdżała do Egiptu, w tymże miejscu kropla mleka Matki Bożej spadła na ziemię i ta grota jest miejscem, dokąd pielgrzymują tysiące matek każdego roku, które proszą o dzieci, ba zdrapywano z tego właśnie ten tuf i zabierano do domu. Jedno z piękniejszych miejsc w Betlejem. Jak już wspomniał Pan, kolejna podróż czekała jednak Świętą Rodzinę, ponieważ z powodu prześladowań Heroda musieli uciekać. Musieli uciekać tak daleko, jak tylko mogli być gdzie wiedzieli, że będą bezpieczni. Dotarli do Egiptu. I proszę powiedzieć, jakie są ślady tej obecności Świętej Rodziny w Egipcie? Właściwie na podstawie Biblii nie jesteśmy w stanie powiedzieć ani ile lat czy miesięcy przebywała Święta Rodzina w Egipcie, ani gdzie przebywała. Właściwie wszystko, co na ten temat wiemy, pochodzi z przekazów koptyjskich, czyli tego kościoła ortodoksyjnego, chrześcijańskiego, apostolskiego, który narodził się w Egipcie i przechował tą tradycję. Ale tak naprawdę o żadnym z tych miejsc nie można w 100% powiedzieć, że tam była Święta Rodzina. To się opiera na pewnych podaniach, z których najstarsze pochodzą z wieku V i VI. Natomiast można powiedzieć, że te wszystkie miejsca więcej nam mówią o samym kościele koptyjskim niż o tym pobycie Świętej Rodziny, ale ja bym nie wykluczał, że niektóre z nich mogą być prawdziwe, dlatego że one się układają według pewnej logiki, o której za chwilę powiem. Natomiast chciałbym Państwu powiedzieć, że ten kościół koptyjski jest rzeczywiście niezwykły, dlatego że on rozwijał się
w pewnej izolacji od Kościoła Powszechnego, ponieważ Egipt od końca VII wieku był i jest do dziś pod panowaniem muzułmańskim i tam rozwinęła się taka, można powiedzieć, szczególna teologia dotycząca tego miejsca. Bo dla nas zazwyczaj Egipt kojarzy się z ziemią niewoli. Natomiast dla Egipcjan jest to ziemia ratunku. Dlaczego? Po pierwsze, w Egipcie znalazł ratunek patriarcha Józef, którego bracia sprzedali handlarzom niewolników. Po drugie, w Egipcie odbyła się pierwsza Pascha, a więc ta uroczystość, która stała się pierwowzorem dla Eucharystii. I po trzecie, w Egipcie znalazł ratunek sam Pan Jezus, więc Egipt stał się dla niego domem ratunku. I w teologii egipskiej właśnie ten kraj nie jest ziemią niewoli, ale ziemią wybawienia, ziemią ratunku. I takim najczęściej spotykanym napisem w języku oczywiście arabskim, jakim można spotkać w miejscach chrześcijańskich w tym kraju, jest ten cytat z Biblii: z Egiptu wezwałem mojego syna. I tutaj na tym slajdzie po prawej stronie, nad tą płaskorzeźbą świętej rodziny, możecie Państwo dostrzec właśnie tą inskrypcję napisaną w języku arabskim. Znajmy, że autorem tej płaskorzeźby jest Polak. Tak, tak. Jest pan Mariusz Mario Dybich, który mieszka chyba od 30 bodajże lat w Egipcie. Cieszy się wielkim autorytetem wśród tamtejszych koptów. Jest autorem wielu płaskorzeźb naskalnych, a także jest teraz jednym z budowniczych takiego kościoła, który jest, co ciekawe, największym kościołem na terenie Egiptu, ponieważ może tam pomieścić 70 tysięcy osób. On ma formę takiego amfiteatru wykutego w skalę. Znaczy oficjalnie to jest tam mniej osób się mieści, ale kiedy panowało bractwo muzułmańskie w Egipcie, wtedy było bardzo niebezpiecznie i było takie nabożeństwo, że zjawiło się tam właśnie 70 tysięcy chrześcijan różnych wyznań, bo byli i katolicy, i prawosławni, i koptowie, i protestanci, i wszyscy się po prostu modlili o wybawienie chrześcijan z tej opresji. I niedługo później doszło do zamachu stanu, ten rząd Bractwa Muzułmańskiego został obalony i dzisiaj chrześcijanie się czują o wiele, wiele, wiele bezpieczniejsi niż w tamtym okresie. Ale mówię Państwu o pewnej logice, jaka stoi za lokalizacją tych miejsc, gdzie miała przebywać święta rodzina. Otóż znajdujemy tam trzy rodzaje różnych miejsc związanych z tymi postojami. Po pierwsze są to drzewa, dlatego że kiedy podróżuje się po pustyni, to gdzie się znajduje ochłodę? Oczywiście w cieniu drzew, zwłaszcza rozłożystych. I takie drzewo jest pokazywane pielgrzymom w Albanasa i to jest bardzo stare drzewo. Jak Państwo patrzycie, to się wydaje, że to jest kilka drzew. Nie, to jest ogromne. To jest jedno drzewo, które ma 9 pni wyrastających z jednego korzenia. Część z nich, co ciekawe, jest już skamieniała, więc to jest rzeczywiście bardzo stare drzewo. Tam według tradycji w cieniu tych gałęzi miała znaleźć odpoczynek, wytchnienie święta rodzina. Drugie miejsca to są studnie, które najczęściej znajdowały się w pewnych oazach, bo wiadomo, że na pustyni się wędrowało od studni do studni, od oazy do oazy, więc drugim miejscem, które pokazuje się pielgrzymom, są studnie. Natomiast trzecim miejscem są jaskinie, pieczary, gdzie też pielgrzymi bardzo często, różni wędrowcy, znajdowali miejsce na nocleg. I taki... Czyli jest prawdopodobieństwo, że właśnie w takiej grocie nocowała święta rodzina? Znaczy, jest to możliwe? Znaczy tak, na pewno musieli się zatrzymać pod drzewami, na pewno musieli korzystać ze studni i na pewno musieli zatrzymywać się w jaskiniach. To wiemy, bo jakby inaczej być nie może.
No i takie obiekty są pokazywane pielgrzymom, jak podaje miejscowa tradycja. Jak mówię, pewności stuprocentowej co do tego nie mamy, natomiast kierujemy się pewną tradycją miejscową koptyjską. Kolejnym takim elementem, który się pojawia w opowieściach o pobycie świętej rodziny w Egipcie, są cuda, jakich miał dokonywać mały Jezus. I jedno z takich miejsc, takiego cudu jest pokazywane na pustyni nitryjskiej, niedaleko Wadi Natrun. Tam jest słone jezioro i na środku tego jeziora wybija źródło słodkiej wody. Tutaj akurat to zdjęcie jest zrobione w porze, kiedy jest dużo deszczów. Wobec tego ta studnia znajduje się na środku jeziora, ale w momencie letnim, kiedy jest susza, ta woda jeziora opada i ta studnia wtedy znajduje się nie w jeziorze, ale na brzegu. I według miejscowej legendy, właśnie kiedy święta rodzina była spragniona, chcieli pić, woda była słona w jeziorze, no to mały Jezus miał dotknąć palcem tafli wody i wtedy to źródło miało wytrysnąć. I właśnie to źródło pokazuje się dzisiaj też pielgrzymom. Tradycja koptyjska mówi, że część podróży święta rodzina odbyła pieszo, czy też na osiołku, a część łódką, Nilem na południe i w miejscowości Madi. Właściwie to jest już dzisiaj dzielnica Kairu, bo Kair się bardzo rozrósł. Dzisiaj ma ponad 20 milionów mieszkańców. Kiedyś Madi było osobną miejscowością, dzisiaj jest częścią Kairu. I właśnie tam święta rodzina miała z lądu zejść na rzekę i popłynąć dalej. To jest właśnie to miejsce, tam też znajduje się sanktuarium. I najdalej na południe święta rodzina według tych przekazów miała dotrzeć do Al-Muharak. I tam jest takie centralne sanktuarium południowego, czy właściwie środkowego Egiptu, ale najdalej na południe, gdzie oni mieli dotrzeć. Widzicie Państwo w lewym dolnym rogu taką płytę ołtarzową, to ona się znajduje w miejscu, gdzie według tradycji właśnie miał być pokój, to pomieszczenie, w którym święta rodzina miała przebywać. No i tutaj są różne wersje lokalne. Jedni piszą, że 2 lata, inni, że 4 lata. Tak naprawdę nie wiemy. W każdym razie to miał być ten końcowy przystanek ich podróży. I też w Egipcie można znaleźć wiele takich niespotykanych nigdzie wyobrażeń świętej rodziny, czy Maryi z Dzieciątkiem. Tutaj widzimy takie dwa wizerunki. Na górze mały Jezus z dziećmi egipskimi się bawi, nawiązuje jakiś z nimi kontakt i na dole w łóżku przykryta kocem śpi Matka Boża z małym Jezusem. To też wyobrażenie w sumie niespotykane w Europie. Natomiast co ciekawe, największym świętem, najhuczniej obchodzonym w kościele koptyjskim nie jest ani Wielkanoc, ani Boże Narodzenie, ale święto przybycia świętej rodziny do Egiptu. I ono jest obchodzone hucznie przez 2 tygodnie. Ja przypuszczam, że gdyby były jakieś świadectwa historyczne, że Jezus przybył do Polski, to Polacy też pewnie by świętowali właśnie to wspomnienie najhuczniej, no bo byłoby się czym pochwalić, ale tak naprawdę poza Ziemią Świętą nie ma świadectw, żeby Jezus przebywał w jakimś innym kraju niż właśnie Egipt. I takim centralnym miejscem pielgrzymkowym koptyjskim jest sanktuarium w Durunka. Tu widzicie Państwo wykute w skalę to centrum sakralne, pielgrzymkowe i w tej miejscowości tak na co dzień to parę tysięcy osób mieszka, ale rocznie się tam przewijają miliony osób i w te 2 tygodnie, kiedy są te centralne uroczystości, te wszystkie domy pielgrzyma są pełne,
a poza tym przez pozostałą część roku są raczej puste. I takie centralne miejsce tych uroczystości to jest właśnie ten wykuty w skalę kościół, olbrzymi. Tam znajdują się dwa pomieszczenia, w których miała spać osobno Matka Boża z Jezusem, osobno Józef, dlatego że to jest miejsce, z którego oni mieli wyruszyć z powrotem Nilem na północ. I kiedy wracali, to też jest taka egipska tradycja, niespotykana gdzie indziej. Jezus mógł mieć nawet według koptyjskich przekazów 6 lat. I dlatego na tej ikonie z prawej strony widzicie Państwo małego Jezusa, który ciągnie za sobą Maryję i Józefa, że to on jest tym, który prowadzi tą świętą rodzinę z powrotem do domu. I według tej tradycji koptyjskiej to jest bardzo ważne, dlatego że jak dziecko ma 6 lat, to już tak naprawdę są wykształcone w nim emocje, uczuciowość, bo do 6 wieku bardzo wiele się cech w człowieku kształtuje. W związku z tym Koptowie twierdzą, że tak naprawdę Jezusa wychował Egipt, że tam się kształtowała jego emocjonalność, uczuciowość. I to jest takie rzeczywiście u nas niespotykane twierdzenie. Natomiast tym, co na mnie osobiście zrobiło olbrzymie wrażenie, to jest wiara Koptów, którzy jednak zachowali wierność Chrystusowi, mimo że przez kilkanaście wieków, od kilkunastu wieków znajdują się pod panowaniem muzułmańskim. Ich klasztory bardzo często przypominają takie twierdze, tak jak widzicie tutaj Państwo na dole, klasztor świętego Makarego, to jest region Wadi Natrun. I właściwie wejście do każdego klasztoru jest strzeżone przez wojsko albo policję. Są bramki z wykrywaczami metali. Te największe sanktuaria są nawet strzeżone przez takie wozy bojowe z armatkami wodnymi. I obecne władze generała Assisi bardzo dbają o bezpieczeństwo Koptów, w odróżnieniu od poprzednich władz prezydenta Mursiego, który rządził z nadania bractwa muzułmańskiego. I taka historia związana z tymi naszymi podróżami, że kiedy egipska policja się dowiedziała, że my podróżujemy po tych miejscach, to nam dali taką eskortę, że codziennie poruszaliśmy się w takiej obstawie, że z przodu i z tyłu wóz, albo policja, albo wojsko na pace z karabinami. Jak były jakieś korki, to włączali sygnał, żeby nas przepuszczać. Nigdzie nie pozwalali nam wychodzić. Jak Janusz chciał gdzieś odejść dalej, żeby zrobić zdjęcie z jakiejś perspektywy, to dwóch gości z karabinami za nim szło. A wynika to z prostego faktu, że jeden zabity cudzoziemiec oznacza koniec sezonu turystycznego w Egipcie. Dlatego oni muszą rzeczywiście dbać o bezpieczeństwo cudzoziemców. I był taki dzień, kiedy mieliśmy obstawę złożoną z 40 żołnierzy, ponieważ jechaliśmy dosyć długi odcinek drogi, wtedy 200 kilometrów, a te rewiry poszczególnych jednostek to były kilkadziesiąt kilometrów, więc jechaliśmy jakiś czas, potem oni się zatrzymywali, czekali aż nas kolejny patrol przejmie i tak 4 patrole nas przejmowały po drodze. W jednej miejscowości też była taka śmieszna sprawa, bo ten kapitan policji wszedł z nami do takiego właśnie sanktuarium koptyjskiego. Okazało się, że Koptowie prowadzą tam placówkę zdrowia. Był też gabinet dentystyczny. No i ponieważ jego ząb bolał, stwierdził, że usiądzie na tym fotelu. I tam rzeczywiście stomatolog koptyjski się nim zajął, a my już musieliśmy jechać dalej, bo byliśmy umówieni w następnym miejscu. Ale obstawa mówi, nie, kapitan robi zęba, musicie poczekać. No i okazało się, że musieliśmy czekać pół godziny, dopóki dentysta nie poradził sobie z zębem tego kapitana i dopiero wtedy mogliśmy pojechać. Ale tym,
jak mówiłem Państwu, co mnie najbardziej uderzyło, to jest ta wiara tych Koptów. I w jednym z takich sanktuariów zetknęliśmy się z taką sytuacją, że podjechał autokar, wyszło z niego kilkadziesiąt osób, pewnie z 50, w różnym wieku, od starców do niemowląt noszonych na rękach. Weszli do tego klasztoru skalnego, w którym też myśmy byli, zaczęli się modlić i z ciekawości zapytaliśmy, czy oni są jakąś pielgrzymką czy wycieczką, a oni odpowiedzieli, no nie, my jesteśmy rodziną, stwierdziliśmy, że sobie na weekend pojedziemy po sanktuariach miejscowych, a ponieważ taniej będzie wynająć autokar niż jechać wieloma samochodami, to wynajęliśmy autokar i jako rodzina tak sobie jeździmy. No i tak się uśmiechnąłem, ale powiem, że w pewnym momencie to mi śmiech zamarł na ustach, bo pamiętam taką sytuację, że była w 2017 roku, że podobny autobus, w którym jechało 20 kilka osób, Koptów, został zatrzymany przez islamistów, wyciągnięto wszystkich i pytano po kolei, czy wyrzekacie się Chrystusa. I tam było też kilkanaście dzieci, nikt się nie wyrzekł Chrystusa i wszystkich zamordowali tam na miejscu, łącznie z tymi dziećmi. I w jednym z takich sanktuariów tych nowych męczenników byliśmy, w Al-Garnus. Tutaj widzicie Państwo takie mauzoleum sanktuariów tych męczenników. Tutaj oni zginęli w takim busie. Jechało tym busem 10 osób. Też zostali zatrzymani, nikt nie wyrzekł się Chrystusa, wszystkich zamordowano na miejscu i tu jest takie miejsce, gdzie oni są dzisiaj czczeni. I to jest też jedno z tych miejsc, w których się miała święta rodzina zatrzymać przy studni, a dzisiaj także jest to sanktuarium. Nie zdawałam sobie sprawy, jak wiele jest śladów w Egipcie, które w tej chwili no, można odnaleźć. Polecamy śladami też panów. I wracamy w takim razie do Nazaretu. Może pan Janusz Rosikon. Tak, święta rodzina z Egiptu wróciła do Nazaretu. To wiemy z Ewangelii. To zdjęcie akurat robiłem z dachu jakiegoś hotelu. To jest trzecia ważna bazylika w Ziemi Świętej po Bazylice Zmartwychwstania no, i Bazylice Narodzin. To jest Bazylika Zwiastowania. Pierwsza budowla, synagoga w tym miejscu pochodzi prawdopodobnie z II wieku. Potem zbudowano tam bizantyjski kościół zburzony przez muzułmanów. To jest piąta budowla, która powstała w latach 60. poprzedniego wieku. Centralnym miejscem tego jest właśnie ta grota, o której pan Grzegorz opowiadał niedawno. Ale robiąc to zdjęcie, nie zdawałem sobie sprawy z tego, że 100 metrów od tejże bazyliki jest niezwykły klasztor. Sióstr, powiedzielibyśmy po polsku nazaretanek, ale to nie są nasze nazaretanki. Jak one mówią, one są dame de Nazaret. Francuskie zgromadzenie, które w 1800 roku postanowiło zakupić ziemię niedaleko Bazyliki Zwiastowania. Kiedy kupowały siostry tą ziemię po to, by wybudować tam swój konwent, szkołę, przedszkole, dom pielgrzyma, zapłaciły więcej, ponieważ powiedziano im, że to jest ziemia, na której znajduje się grób Sprawiedliwego i też są ruiny kościoła. Siostry w
1881 roku wprowadziły się do wybudowanego świeżo konwentu. Trzy lata później coś im się zepsuło, zabrakło wody, w związku z tym wezwały specjalistę arabskiego, powiedzielibyśmy, hydraulika, po to, żeby zbadał, co się stało. Kiedy on zaczął kopać, żeby znaleźć cysternę, natknął się na przepiękną granitową kolumnę. Wiadomo było, że średniowieczną, i wtedy siostry sobie uświadomiły, że coś musi w tej opowieści być, i postanowiły, to były czasy, kiedy Nazaret był częścią otomańskiego imperium, a ich stosunki z Arabami, których było do tej pory zresztą w Nazarecie dużo, były bardzo dobre, tak samo zresztą jak i z Żydami, ale siostry postanowiły same zacząć kopać, sprawdzić, co się dzieje pod ich klasztorem. I jak powiedział nam w rozmowie profesor Ken Dark z King's College w Londynie, archeolog, który o tych wykopaliskach napisał kilka książek, siostry były jedyną ekipą żeńską archeologów. Koniec XIX wieku archeolodzy by to byli tylko i wyłącznie mężczyźni. Natomiast siostry przez kilkadziesiąt lat po cichu prowadziły wykopaliska. No, wyglądają one imponująco. Prowadzała nas po nich siostra Stefania, pokazując trzy rodzaje miejsc. Tu jesteśmy na poziomie najwyższym wykopalisk, czyli około 4 metry poniżej poziomu gruntu dzisiejszego. Widać schody w dół, tutaj są zbudowane łuki podtrzymujące to wszystko. Na tych kilku warstwach odnaleziono nie tylko kościół zbudowany przez krzyżowców, ale i bazylikę zbudowaną prawdopodobnie w IV-V wieku, ślady domu, tak jak mówił Grzegorz, typowego dla tamtych stron, ponieważ w tym miejscu około 100 lat przed naszą erą zamknięto kamieniołom, w którym wydobywano kamień do budowy domów, i zaczęto i powstało, no, trudno powiedzieć osiedle, ale zaczęli tam osiedlać się Żydzi, i do wielu grot, które były naturalnych czy sztucznych, pozostałych po kamieniołomie, zaczęli dobudowywać swoje domy. Ten dom był właśnie jednym z tych domów. Tutaj jest zejście na ten niższy poziom. Dom był dużym domem. Posiadał część, no, można powiedzieć, magazynową na najniższym poziomie. Była można spiżarnia, piwnica i też pomieszczenia magazynowe, ale również, tutaj widać na przykład niezwykły szyb, tu siostra nam pokazuje, bo on był przykryty, szyb, który prowadzi do jeszcze niższego poziomu, gdzie jest właśnie grób. Czyli grób, to jest grób. Tak, grób zupełnie niezwykły, był blisko tego domu.
Jeszcze wracając do tego domu, to jest największe pomieszczenie tego domu. To jest wykuta w skale, jak widać, grota. Tu najprawdopodobniej w czasach, kiedy była tutaj bazylika, były odprawiane nabożeństwa. Bardzo wąskie przejście dla mnie, ciekawe, bo jak mówił profesor Kendark, właśnie za tym przejściem była ciemnia, dark room. No, dla fotografa ciemnia kiedyś była niezwykle ważnym pomieszczeniem. No, w tej chwili już to historia przy cyfrze. To są schody z bazyliki zbudowanej przez krzyżowców. I wiadomo, że po krzyżowcach przyszli muzułmanie i zrównali to z ziemią, także z tych budowli nie zostało na ziemi dosłownie nic. Siostry, kiedy kupowały ten teren, było to po prostu płaskie pole. Tu proszę zwrócić uwagę, jak to wszystko było częściowo budowane, częściowo wykorzystywano naturalne groty. Tu jest jedno z pomieszczeń magazynowych, stare schody, a to jest widok na grób, właśnie na ten grób. Proszę zwrócić uwagę, to jest grota z kamieniem zataczanym, takim samym, jakim był grób Jezusa. No, ten kamień na pewno musiało zatoczyć kilka osób. Proszę zwrócić uwagę na jego wielkość. A to jest pomieszczenie grobowe. I według profesora Kendarka dom, który odkryły siostry, jest domem, do którego wprowadziła się święta rodzina po powrocie z Egiptu. I tenże grób jest prawdopodobnie grobem świętego Józefa. Profesor cały czas bada tą sprawę. No, wydobywane są tam różne, znajdują siostry różne artefakty. Wiadomo, że najstarsza część tych wykopalisk to właśnie ma właśnie około 2000 lat. Przyznam się, że chodzenie po tych wąskich korytarzach, po tym miejscu było czymś niezwykłym, kiedy uświadomiliśmy sobie, że jest to najprawdopodobniej dom, w którym Pan Jezus spędził całe dzieciństwo. Jak już mówił Pan Grzegorz, Nazaret jest około 5 kilometrów od Seforis, które w tym czasie budowano i na pewno w Seforis święty Józef znalazł dużo pracy i najprawdopodobniej chodził tam też ze swoim przybranym synem, z Jezusem. A teraz przenosimy się do Kany Galilejskiej, miejsca, gdzie odbyło się wesele, na którym Jezus Chrystus zrobił pierwszy cud, zamienił wodę w wino. Znaleźliście Państwo to miejsce? No tak, to miejsce nie trudno znaleźć, w odróżnieniu od tego poprzedniego, o którym mówił Janusz, bo dlaczego Janusz tak pokazywał dużo zdjęć z tego miejsca w Nazarecie? Dlatego, że ono jest właściwie niedostępne dla turystów ani pielgrzymów. Tak naprawdę byliśmy dopiero drugą ekipą, której pozwolono tam fotografować, robić zdjęcia. I dlatego to są unikalne fotografie, które Państwo widzieliście. Dlatego, że były dwa domy, w których święta rodzina mieszkała. No, jedne przed wyruszeniem do Betlejem, to był jeden dom, ale jeżeli ich nie było kilka lat, no to trudno sobie wyobrazić, żeby ten dom stał kilka lat pusty. Więc
więc on na pewno musiał być zamieszkany przez kogoś innego w tym czasie. I właśnie ta tradycja, która mówi o tym grobie sprawiedliwego, a święty Józef jest nazywany w Biblii właśnie mężem sprawiedliwym, no właśnie przemawia za tym, że tam właśnie mógł być ten drugi dom świętej rodziny, tym bardziej, że taka była tradycja właśnie od pierwszych wieków i tam, to tam wzniesiono największą bazylikę w Nazarecie na początku w IV wieku, a nie tam, gdzie dzisiaj jest grota Zwiastowanie i Bazylika Nawiedzenia. Natomiast wracając do Kany Galilejskiej, rzeczywiście jest to miejsce, w którym miał się dokonać ten pierwszy cud stanowiący początek działalności publicznej Jezusa. Tam są też pokazywane takie kamienne stągwie, jakich miano używać podczas tego wesela. Ale znacznie częściej Jezus i Maryja bywali w Kafarnaum, bo Kafarnaum, gdzie mieszkał święty Piotr i jego rodzina, to można powiedzieć było taka baza wypadowa Jezusa po tych wędrówkach po Galilei. Zresztą jest takie określenie jego miasto, które właśnie dotyczy Kafarnaum. Tutaj widzicie Państwo na tym slajdzie w lewym górnym rogu tą synagogę, do której chodził Jezus i tam miał właśnie, tam się odbył ten początek jego nauczania właśnie w tej synagodze. Natomiast później mamy taką właściwie, jeżeli chodzi o opowieść o Maryi, taką białą plamę w Biblii, bo ona się tam poza jednym, dwoma incydentami nie pojawia i dopiero później więcej miejsca jest jej poświęcone przy okazji męki i śmierci Pana Jezusa. I jest ta scena znana nam wszystkim z Drogi Krzyżowej, że Jezus spotyka swoją matkę. W Jerozolimie, jak Państwo wiecie, jest Via Dolorosa, jest czwarta stacja, gdzie właśnie jest to miejsce upamiętnione, gdzie miało do tego dojść, z tym, że wiadomo, że ta Via Dolorosa nie przebiega dokładnie tak jak w czasach Jezusa, dlatego że jakby od tamtego czasu Jerozolima była dwa razy burzona, odbudowywana i ten cały układ urbanistyczny jest zupełnie inny niż w czasach Jezusa. Natomiast mamy tą scenę słynną z podkrzyża, gdzie Jezus zawierza Jana Maryi i oddaje też Maryję pod opiekę Janowi. Jeszcze później będziemy mówić o tym, jak się potoczyły dalsze losy Jezusa i świętego Jana, znaczy Maryi i świętego Jana. Natomiast takim bardzo ważnym miejscem w Ziemi Świętej jest też Wieczernik, gdzie już po zmartwychwstaniu Pana Jezusa tam właśnie miało dojść też do zesłania Ducha Świętego. I podczas ostatniej wieczerzy wszystko wskazuje na to, że Matki Bożej tam nie było. Przynajmniej na ten temat nic nie wiemy. Tym bardziej, że Pan Jezus ustanawia wtedy sakrament też kapłaństwa i w tym uczestniczą sami mężczyźni, apostołowie. Natomiast wiadomo, że była ona podczas tego drugiego ważnego wydarzenia, które w tym miejscu się wydarzyło, czyli zesłania Ducha Świętego. I co ciekawe, to miejsce znajduje się na Syjonie i dokładnie jest ono nad miejscem, gdzie jest czczony przez Żydów grób króla Dawida. Z tym, że dzisiejsi archeolodzy i bibliści są przekonani, że tak naprawdę ten grobowiec Dawida był w zupełnie innym miejscu, na innym wzgórzu. Natomiast to wzgórze zostało mylnie zidentyfikowane przez Żydów po niewoli babilońskiej, ponieważ kiedy oni
wrócili po 70 latach niewoli z Babilonu do Ziemi Świętej, to już to pokolenie, które pamiętało osobiście z własnego doświadczenia Jerozolimę, ono już nie żyło. W związku z tym oni musieli jakby na nowo zorientować się w tej topografii miejsca i wtedy, no tak twierdzą właściwie dzisiaj jednogłośnie archeolodzy, że jakby to miejsce pochówku króla Dawida źle zidentyfikowano, że to nie było to wzgórze, tylko inne. Tym niemniej do dzisiaj Żydzi czczą właśnie to miejsce jako miejsce tego pochówku króla Dawida. A teraz przenosimy się do Niemiec. Tak, byliśmy z Grzegorzem w Dilmen po to, by odwiedzić w tej chwili już błogosławioną Annę Katarzynę Emmerich, która miała wiele wizji dotyczących życia i Pana Jezusa i Maryi. Nie byłoby w tym nic jakby nadzwyczajnego, bo Kościół nie buduje na prywatnych wizjach swojej wiedzy, ale w tym jednym przypadku zdarzyło się coś niezwykle poruszającego. Stąd no, pokazujemy ten pokój, w którym Katarzyna Emmerich spędziła praktycznie całe życie. Nie ruszała się z tego miejsca, nigdzie nie podróżowała, nie potrafiła ani czytać, ani pisać, więc jej wiedza o świecie no, nie była zbyt duża, ale w tej słynnej swej książce, w której, którą spisał Brentano, to był bardzo przez swoich współczesnych ceniony i poeta, i pisarz, i kiedy rozeszły się po Niemczech informacje o wizji Anny Katarzyny Emmerich, bardzo dużo ludzi kultury odwiedzało ją i Brentano tak został zauroczony, że postanowił spędzić kilka lat przy niej. Ona była przykuta do łóżka, była stygmatyczką. Wielokrotnie zarzucano jej, że udaje i tak dalej. Lekarze badali i wykluczyli jakiekolwiek udawanie. I spisał to, co ona mu dyktowała. I w tym była informacja, że niedaleko Efezu, idąc pod górę, dokładnie opisana droga, jest dom, w którym Maryja ze świętym Janem spędziła wiele lat i jak napisała, znaczy podyktowała Emmerich, tam też zmarła. Udaliśmy się i już po śmierci Emmerich postanowiono trochę po to, żeby zadać kłam temu, co pisała, pojechać w to miejsce i zbadać, że tam nie ma żadnego domu. Pierwsza ekipa była mniej więcej 20 lat po śmierci. Był to ksiądz francuski, udał się w to miejsce, o dziwo znalazł ruiny domu. Przeżył pewien szok, zaczął o tym opowiadać, ale nie bardzo, nikt go nie chciał słuchać i nie mamy żadnego śladu w pismach, że ksiądz odkrył to miejsce, ale w pobliskim Izmirze akurat siostry przy obiedzie czytały tą książkę podyktowaną przez Emmerich i przełożona z pewnym zdziwieniem stwierdziła zaraz, według autorki 60 kilometrów od miejsca, w którym jesteśmy,
jest dom Maryi. Sprawdźmy to. Namówiła dwóch księży, bardzo niechętnych zresztą temu, no ale namówiła ich, postanowili sprawdzić, że to jest nieprawda i postanowili zorganizować wyprawę w okolice Efezu. Efez był w czasach Jezusa no, częścią oczywiście Ziemi Świętej. Pamiątek greckich, rzymskich było tam dużo, był bardzo prężnym ośrodkiem i kiedy w Ziemi Świętej w Jerozolimie zrobiło się niebezpiecznie, najprawdopodobniej święty Jan, któremu Pan Jezus powierzył opiekę nad swoją matką, udał się z nią właśnie do Efezu, ale ponieważ miasto było no dosyć, życie w mieście było dosyć luksusowe i niezbyt interesujące z punktu widzenia Maryi, bo raczej była tam świątynia Afrodyty, Artemidy. I udał się święty Jan w górę, mniej więcej 2 godziny drogi od Efezu. Ten widok dokładnie opisuje Emerich, że widać właśnie z tego miejsca morze, wyspy. No, przepiękny widok. I tych dwóch księży odnalazło ruiny kościoła, który dokładnie odpowiadał opowieści zanotowanej w książce. Ruiny, ale postanowiono ten kościół w związku z tym odbudować, no bo proszę Państwa, to wszystko nagle zaczęło się zgadzać. Wizja Emerich sprawdziła się w terenie. No nie, tu nie mogło być już żadnych wątpliwości. Widać wyraźnie dosyć, do jakiej wysokości były te oryginalne ściany. Dobudowano i tak to w tej chwili wygląda. Jest tam czynny kościół. Zresztą z pewnym trudem uzyskaliśmy zgodę na zrobienie tam zdjęć, bo tam fotografować nie wolno, ale udało się i w związku z tym pokazujemy Państwu w książce to zupełnie niezwykłe miejsce. Dom, w którym Maryja spędziła kilka lat ze świętym Janem. Wiemy, że najprawdopodobniej oni wrócili do Jerozolimy i Jerozolima jest tym miejscem, w którym jest to zaśnięcie czy w niebo wzięcie Najświętszej Maryi Panny. Zresztą na tym terenie tam kościół zakupił ponad 100 hektarów terenu, na którym są bardzo ciekawe ślady tej osady, jednej z pierwszych osad chrześcijańskich. No właśnie zbliżamy się do kresu życia Maryi. Niewiele wiemy na ten temat. W Kościele wierzymy, że ciałem i duszą została wzięta do nieba. Ale proszę opowiedzieć, co udało się ustalić w ramach dziennikarskiego śledztwa. Może coś udało się więcej dowiedzieć. Tak, otóż w Dolinie Cedronu w Jerozolimie znajduje się miejsce czczone jako grób Maryi, tam gdzie miała ona zostać pochowana. O takim wydarzeniu mówi takie pismo starochrześcijańskie, nazywa się Transitus Marie, czyli przejście Maryi. Najstarszy rękopis tego pisma pochodzi z V wieku, natomiast słownictwo, jakiego tam użyto w odniesieniu do Maryi, wskazuje na to, że może on pochodzi nawet z wieku II.
I do tego miejsca prowadzą takie schody wiodące w dół. Nad tymi schodami wiszą takie lampady. Pewnie część z Państwa tam była, pamięta to miejsce. I na końcu tego miejsca znajduje się grób. Co ciekawe, ten grób został odkryty dopiero w 1972 roku, kiedy nad Jerozolimą przeszła wielka ulewa i kiedy ta grota została zalana. W związku z tym, że ulewa naniosła do środka masę mułu i szlamu, zaczęto oczyszczać tą grotę i kiedy ją oczyszczano, natknięto się jeszcze na niższą nieco kondygnację, gdzie znajdował się właśnie grób. I tu widzicie Państwo ten oto grób, który bardzo przypomina też grób Jezusa w Jerozolimie. I można powiedzieć, że tak jak się czasami mówi, że chrześcijaństwo jest religią pustego grobu, to można powiedzieć, że chrześcijaństwo jest religią dwóch pustych grobów, bo jest także grób pusty Matki Bożej, ponieważ jak wierzymy, ona została wzięta z duszą i ciałem do nieba. Według katolików było to w niebo wzięcie, według prawosławnych zaśnięcie, ale tymi dwoma różnymi określeniami nazywa się tą samą rzeczywistość. I jest bardzo ciekawe, że nigdy w historii Kościoła nikt nie mówił, że znajdują się gdzieś relikwie Maryi w postaci jej doczesnych szczątków. I to też jest bardzo charakterystyczne, że nigdy czegoś takiego w historii Kościoła nie było. Natomiast musimy odróżnić moment, w którym doszło do zaśnięcia od momentu złożenia do grobu. Według tego źródła, o którym mówię, Transitus Mariae, zaśnięcie samo miało nastąpić na wzgórzu Syjon, nieopodal Wieczernika. I na tym miejscu został wybudowany na początku XX wieku na rozkaz cesarza Wilhelma II, cesarza Niemiec, wielki kościół. Ta oto bazylika, która dzisiaj góruje nie tylko nad Syjonem, ale można powiedzieć nad całą Jerozolimą, utrzymana w takim stylu neoromańskim. I właśnie stamtąd miał ruszyć ten kondukt pogrzebowy do Doliny Cedronu. Zgodnie z tradycją mieli w nim wziąć udział wszyscy apostołowie. I oczywiście rodzi się pytanie, kiedy to mogło być. I takim jedynym momentem, kiedy wszyscy apostołowie zebrali się razem, był sobór w Jerozolimie, kiedy miano zadecydować, czy poganie, którzy nawrócą się na chrześcijaństwo, muszą przestrzegać żydowskich zwyczajów prawa religijnego. Oczywiście, jak Państwo wiecie, zadecydowano, że nie muszą przestrzegać tych 613 przepisów prawa. Natomiast wtedy właśnie miało miejsce, jak głosi ta tradycja, zaśnięcie w niebo wstąpienie, w niebo wzięcie Najświętszej Maryi Panny. I wiadomo, że kult maryjny rozwijał się właściwie od pierwszych wieków chrześcijaństwa, bo czasami można się spotkać z takimi zarzutami, zwłaszcza protestantów, że jest to jakaś późniejsza naleciałość, która nie ma nic wspólnego z wiarą pierwotnego Kościoła. Otóż odkrycia, także archeologiczne, temu zaprzeczają, bo mamy najstarsze wizerunki Matki Bożej w katakumbach, takie naskalne, pochodzące z II wieku, ale tutaj widzicie Państwo najstarszą ikonę maryjną, która najprawdopodobniej pochodzi z początków III wieku. Jest przechowywana na wzgórzu Monte Mario w Rzymie, w klasztorze
dominikanek, ale mamy też takie świadectwo w postaci różnych inskrypcji, na przykład inskrypcja nagrobna biskupa Arboriusza w Hierapolis na terenie dzisiejszej Turcji, albo modlitwa pod Twoją obronę, której najstarszy papirus pochodzi z połowy III wieku, więc wiemy, że ten kult maryjny był żywy i rozwijał się już w czasach Kościoła pierwotnego, a to, że tak mało się zachowało po nim różnych śladów na piśmie czy w ikonografii, no wynika z tego, że przez pierwsze 3 lata istnienia Kościół był prześladowany, nie istniał kult publiczny, nie istniały świątynie chrześcijańskie, wszystko odbywało się w podziemiu, w związku z tym no tak mało się w ogóle zachowało jakichkolwiek artefaktów z tych pierwszych 3 wieków chrześcijaństwa. Tym bardziej budzi podziw to, czego dokonaliście panowie, pracując nad tą książką. A jeszcze przyznam, że mam jedno pytanie dotyczące okładki, bo ten wizerunek Maryi na okładce jest, osobiście nie znałam go nigdy wcześniej, a jest naprawdę przepiękny. No, kiedy właśnie fotografowaliśmy pierścień, weszliśmy do bazyliki i przyznam się, że akurat byliśmy dzień wcześniej i okazało się, że pierścień w relikwiarzu jest wystawiony w środku kościoła, ponieważ był to ingres nowego biskupa. No, w Perugii, tak, we Włoszech. Takich przypadków w pracy nad tą książką było dużo, że byliśmy gdzieś dzień wcześniej i coś takiego się działo. I był wystawiany pod przepięknym obrazem i akurat byliśmy tam też, była też żona, która jest wydawcą tej książki, powiedziała mi, słuchaj, zrób bardzo porządne zdjęcie tego obrazu, ponieważ to jest zdjęcie na okładkę. Zrobiłem. Na początku wybraliśmy inną okładkę, ale po wielu, wielu, wielu poszukiwaniach jednak to się znalazło na okładce i przyznam się, że tą okładkę współwydawca amerykański zaakceptował od razu. Do innych miał jakieś pretensje, także tutaj szapu dla żony, która... Pani Grażyny Prosikoń. Która w tej Perugii, no, pamiętam jej słowa jeszcze następnego dnia, kiedy byliśmy w katedrze, mówiła, czy na pewno mamy bardzo dobre zdjęcie tego obrazu. To nie było takie proste, to jest obraz powieszony na kolumnie, bardzo wąski, ale jak Państwo widzą, mam nadzieję, że okładka się podoba wszystkim. Jest to Matka Boża z Perugii, chyba w ogóle nieznana. Ja w każdym razie widziałem ten wizerunek po raz pierwszy. Dziękuję bardzo. Może ktoś z Państwa ma pytanie do naszych gości? Zadam pytanie do mikrofonu, żeby internauci mogli też usłyszeć. Jak wyglądało przygotowywanie informacji na temat pracy nad książką, research tak zwany? No rzeczywiście, zanim wyruszyliśmy w podróż, musieliśmy dokonać bardzo gruntownej dokumentacji faktograficznej. Czyli po pierwsze zebrać materiały, które istnieją w literaturze już, ale jeszcze ważniejsze były rozmowy z różnymi
biblistami, archeologami biblijnymi, historykami Kościoła, bo oni nam dawali po pierwsze pewne wskazówki, na co zwrócić uwagę, a po drugie dawali też często kontakty. Więc jak myśmy się udawali w różne miejsca, to już wcześniej mieliśmy umówione spotkania, na przykład właśnie pod Loreto z Nannim Morellim. W Nazarecie mieliśmy spotkanie z panią Jardeną Aleksandrę, czyli taką izraelską archeolog, która jest odpowiedzialna za wykopaliska w Nazarecie. W Egipcie to była cała grupa różnych z kolei osób, które były naszymi przewodnikami po tych miejscach. Więc w Egipcie to chyba cała logistyka musiała zostać uruchomiona, biorąc pod uwagę o tym, co pan wspominał na temat tej podróży. Znaczy, gdybyśmy chcieli wymieniać w podziękowaniach imiona i nazwiska tych wszystkich żołnierzy i policjantów, którzy nas eskortowali, to pewnie nie starczyłoby miejsca na jednej stronie. Natomiast no właśnie to było takim naszym też źródłem, bo tutaj na początku wspominałem o tej protoewangelii Jakuba, o Ewangeliach, o pismach świętego Hieronima, ale to by było wszystko za mało, ponieważ do zrekonstruowania tej historii potrzebna nam była właśnie wiedza na temat tamtej epoki, a tą uzyskaliśmy właśnie dzięki tym naukowcom, to tutaj przede wszystkim archeolodzy biblijni i bibliści w pierwszym rzędzie, którzy nas właśnie umiejętnie w te wszystkie miejsca pokierowali i dali nam różne kontakty. A ile trwała praca nad tą książką? Myślę, że to lata, można powiedzieć, że pewnie miało miejsce, ale jak to wyglądało? Podjęliśmy decyzję 3 lata temu i tyle trwała praca, ale tak naprawdę to i doświadczenia i wiedza Grzegorza i ileś tam moich zdjęć archiwalnych, bo przecież tak się składa, że pierwsza książka, którą robiłem, była o Jasnej Górze, czyli z Maryją się jakby już parę lat przyjaźni pan. Tak, ponad 50 lat. To wszystko się oczywiście złożyło na to, że mogliśmy tą książkę w ciągu 3 lat zrobić. Oczywiście bardzo tu była utrudnieniem dużym był COVID, bo w wielu miejscach nie pokazywano relikwii, które normalnie były pokazywane, nie odbywały się uroczystości, w związku z czym ostatni rok był bardzo intensywny, bo musieliśmy jeździć kilka razy chociażby do Włoch, Hiszpanii, czy też no, niezwykle atrakcyjną z punktu widzenia fotograficznego odbyć podróż po Azji Mniejszej, dzisiejszej Turcji, no ale był to po prostu starożytny Rzym, starożytna Grecja, jak co prawda mówili Turcy, wtedy Turcja była pod okupacją rzymską. Czy Matka Boża pomagała przy pracy nad tą książką? Bardzo. To, proszę Państwa, to już nasza chyba 12. książka z Grzegorzem. Przy tej książce wręcz odczuwaliśmy, to było, nie wiem, niezwykłe, że znajdywaliśmy szybko nocleg, to wszystko układało się. Byliśmy, jeżeli trzeba było być dzień wcześniej, to byliśmy dzień wcześniej, jeżeli trzeba było zostać, zostawaliśmy i coś się działo. To było wręcz odczuwalne, to był jakby dotyk opatrzności, czegoś takiego. Jeszcze chyba nam się nie zdarzyło. Czyli zależało jej, żeby ta książka powstała. No to nie do nas pytanie. To raczej było stwierdzenie faktu. Czy ktoś z Państwa ma jeszcze pytanie? Coś się takiego wydarzyło związane z Maryją, że tak dogłębnie
Czy Matka Boża dokonała w Panu w życiu coś takiego czegoś takiego szczególnego, co sprawiło, że tak bardzo badacie jej życie? A to pewnie musielibyśmy osobne spotkanie zorganizować, żeby opowiedzieć o Maryi w naszym życiu. Natomiast ja może tak odpowiem, co dla mnie na przykład było takim odkryciem podczas pracy nad tą książką. Zresztą to jest zawarte w tym rozdziale, gdzie jest mowa o weselu w Kanie Galilejskiej. Bo jak pamiętamy, Maryja mówi w pewnym momencie do Jezusa, nie mają już wina. Jezus jej odpowiada, czy to moja lub twoja sprawa, niewiasto. Więc można powiedzieć, że tak odpowiada dosyć szorstko, tak nieprzyjemnie, tak zbywa ją. No ale Maryja jakby mówi od razu do sług, no to przynieście wodę, prawda? Zróbcie cokolwiek wam każe. Więc nie odbiera tych słów jako takiego zniechęcenia. Wręcz przeciwnie. Ale wręcz przeciwnie, jako zachętę. No i tutaj właściwie rodzi się pewna trudność, jak zrozumieć te słowa, że po pierwsze mówi tak szorstko do matki, co jest dziwne, no a po drugie ona traktuje to jako zachętę. I okazuje się, że jest możliwe nieco inne tłumaczenie tego fragmentu, który my właśnie tak znamy, a czyż to moja lub twoja sprawa, niewiasto? Mianowicie, a czyż nie jest to tak samo twoja, jak i moja sprawa, niewiasto? Moja godzina jeszcze nie nadeszła. Czyli w tym momencie jakby pokazuje tą więź między nią a sobą, moja godzina nie nadeszła. Czyli jakby zachęca ją do działania. Bo my w piśmie nie mamy intonacji, prawda? Nie ma intonacji, w jakiej ktoś wypowiada dane słowa. A po drugie, rzeczywiście to można w ten sposób przetłumaczyć, jak ja mówię. Więc to jakby zupełnie inaczej, zupełnie inne światło rzuca na tą scenę. I na przykład dla mnie to było jakieś takie odkrycie. No, nie mówiąc o tym, że wracając do Kany Galilejskiej, najprawdopodobniej Pan Jezus przybył ze swoimi uczniami, którzy nie byli wliczeni w tą ilość gości, no i zabrakło wina. No ja może jeszcze powiem, bo tam padają te słowa starosty weselnego, że najlepsze wino na koniec. No to potwierdzam, w Kanie Galilejskiej jest podłe wino. Takie dodatkowe informacje, tak, udało się odkryć. Czy jest jakiś pomysł na następną książkę? Ponieważ nasze książki to są śledztwa dziennikarskie, to dla dobra śledztwa nie chcemy ujawniać żadnych informacji. Ale ufam, że na tej książce nie zakończymy naszej współpracy. A my jako czytelnicy tym bardziej liczymy, że jakąś kolejną publikacją zaskoczycie nas państwo, panowie. W takim razie będziemy skończyć. Zbliżamy się do końca naszego spotkania. Bardzo serdecznie dziękuję panu Januszowi Rosikoniowi. Oraz panu Grzegorzowi Górnemu. Gorąco polecamy książkę Maryja, biografia najbardziej wpływowa kobieta w dziejach, taki podtytuł. Dziękujemy państwu i dziękujemy jeszcze patronom medialnym, którzy towarzyszyli dzisiejszemu spotkaniu, czyli Do Rzeczy, Radio Warszawa, Telewizja EWTN, a także naszym gospodarzom, czyli Kawiarni z Wartościami, Agele Kontra w Warszawie. Dziękujemy bardzo.